Resort Zdrowia sięga po szantaż wobec tych placówek, w których lekarze chcąc chronić życie od poczęcia odmawiają tak zwanej aborcji. Szantaż ma polegać na wypowiadaniu kontraktów z NFZ, co stoi w sprzeczności z Konstytucją i jest wprost próbą ograniczenia klauzuli sumienia. Artykuł 53 Konstytucji. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii. I wbrew tym zapisom idą działania, jakie zapowiada minister zdrowia Izabela Leszczyna. Z jej ust słyszymy o próbie takiej zmiany przepisów, by placówka medyczna nie mogła odmówić tak zwanej aborcji. Padają słowa, i tu cytat, że podmiot leczniczy nie ma sumienia, ale padają bez pytań o sumienie kierownika takiej placówki czy oddziału ginekologiczno-położniczego. Nie będziemy robili list szpitali, w których się terminuje ciąże, i takich, co się tego nie robi. Chcesz mieć kontrakt z NFZ, no to musisz wykonywać koszyk świadczeń, za który dostajesz pieniądze. Inaczej tego kontraktu po prostu mieć nie będziesz. W 2015 roku Trybunał Konstytucyjny, na czele którego stał profesor Andrzej Rzepliński, zajął stanowisko, że wskazywanie lekarza, by dokonać tak zwanej aborcji czy jakakolwiek działalność zmierzająca w tę stronę, nie mogą być obowiązkiem dla kogoś, dla kogo jest to sprzeczne z sumieniem. Lekarz sięga po klauzulę sumienia, bo zdaje sobie sprawę, czym jest życie. To, które już się zaczęło, życie poczęte, które też jest pacjentem i zasługuje na to, by być przyjęte. Radca prawny Katarzyna Gęsiak z Ordo Juris podkreśla, że zapowiedź minister Zdrowia to szantaż. Jest to forma nacisku, przymusu wywieranego na lekarzach, żeby z tej możliwości, którą gwarantuje im prawo, nie korzystali. Nie można ministerialnym rozporządzeniem ograniczyć przepisu konstytucyjnego i ustawowego. Magdalena Guziak-Nowak z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka wyjaśnia, że powołanie się przez lekarza na klauzulę sumienia jest dla kobiety szansą, by odkryła życie. To, które jest w niej, które już się poczęło. W sytuacji, kiedy ruchy proaborcyjne, zdecydowana większość mediów i polityków sieje tę propagandę proaborcyjną, to może być dla takiej kobiety jedyna sytuacja, kiedy ona usłyszy głos ze strony przeciwnej. Jak wyjaśnia Magdalena Guziak-Nowak, tej konfrontacji boją się środowiska przeciwne życiu nienarodzonych.